Dzisiaj się obudziłam i w łóżku znalazłam to. Tomek mi przyniósł rano do łóżka, gdyż dzisiaj jest 6 czwartek. Faworki. No nie, myślałam, że się powstrzymam. No zobaczcie na to. Ponieważ jest taka teoria, że lepiej coś zjeść niezdrowego od rana, bo wtedy w ciągu dnia się to spali, to zjem go na śniadanie. Ale oczywiście nie bierzcie tego jako porady dietetycznej, że trzeba jeść pączki na śniadanie. Na pewno ja dzisiaj zamierzam tak postąpić. Susi, na co czekałeś? Oglądam. Na ciebie patrzę, tak, na ciebie. Wróciłam z zakupów i słuchajcie, nawet nie jest zimno na dworze, ale ale jest taki wiatr, że urywa głowę. I zaraz mi się skojarzyło z pogodą na Helu. Z tym wiatrem helowym. I zatęskniłam, powiem wam, że tęsknię za Helem. Jak ostatnio widziałam, jak było tyle śniegu, mam zafollowane na fejsie fanpage'a różnych na przykład Surf Tawerny i niektórych pól namiotowych i pokazywali, jak w ogóle, jak był sztorm na Bałtyku, jak w ogóle te przyczepy takie pościągane z pola, poprzykrywane śniegiem, zarąbiście. No już niedługo lato. No wiem, że jeszcze parę miesięcy, ale to mi nie wiecie. Zresztą ten czas tak szybko przelatuje. Tak, i tęsknię za Helem. Chciałabym jeszcze pojechać. I nie, nie mówię o Helu mieście, tylko o półwyspie helskim, w skrócie na Helu. Bo na pewno ktoś przybiegnie z radą, żeby mnie tutaj poprawiać. Powiem wam, że w Helu to byłam może raz i to było no może z 2 razy. I raz to było z 10 lat temu, a drugi raz to było może z 3 lata temu. Tak. No to jest generalnie daleko od chałup jeszcze przy korkach, które tam są. I tak, chciałam wam... Nie wiem, dlaczego ta historia była taka długa. W każdym razie chciałam opowiedzieć o tym, że mam dla was food haul. Bo byłam na zakupach a propos tego wiatru. I dzisiaj będę robić tortillę. I mam tak, mam z wczoraj ten sos serowy. Zrobiłam wegańską śmietanę. Kupiłam tortillę. Curry, nie a propos tego. Kupiłam olej słonecznikowy, bo do jakiegoś przepisu mi jest potrzebny, a ja w ogóle nie używam, zawsze używam oliwy, więc kupiłam cebulki. Tomkowi kupiłam do mięso do tego. Passata. Tutaj kupiłam z czosnkiem, nigdy tego nie próbowałam. No i powiedzmy, że jest ok. Zwykłe pomidory. Powiem wam, że obwąchałam ileś pomidorów i nie mogłam się na nich zdecydować. Wszystkie takie, wiecie, zimowe. Ostatnio mam straszną fazę na czerwoną cebulę. Znaczy zawsze lubiłam, ale ostatnio nie wszystkiego jem. Skupiłam jeszcze cebulę. Chodź no tutaj, gdzie mi tu zwiewasz. Ulubiony batat. Przynajmniej raz w tygodniu muszę zjeść batata, bo inaczej to nie jest to. I czerwoną fasolę i kukurydzę też do tortilli, do tacosów, czy tam jak zwał, tak zwał. Jeszcze kupiłam tę śmietanę i to jest ulubiona śmietana Tomka. Kojarzycie w Meksykanie, czy właściwie powinno się być The Mexican, enchilada combinados. I tam macie 3 sosy, czerwony, guacamole i biały. I pamiętam, że Tomek, jak pierwszy raz tam poszliśmy, mówi: Boże, ile ja bym dał, żeby mieć taki sos w domu, to jest takie pyszne. Ja mówię, to jest śmietana. To jest śmietana. Tylko, że tamta jest taka gęsta i generalnie do tego, co jest Meksykanie najbardziej zbliżone, to jest właśnie ta śmietana z Biedronki. Ale generalnie, wiecie, ona ma taki sobie skład, przynajmniej kiedyś miała, teraz w ogóle nie mogę się... Gdzie ty masz skład śmietano? Ej, albo jestem ślepa, albo nie widzę. Przecież musi być skład. No nie wiem, pamiętam, że generalnie ona była tam w proszku i miała po prostu z mleka w proszku, miała dużo substancji.
Nie no, bez kitu nie widzę. Naprawdę, nie widzę składu. Czy oni to usunęli? Nie wiem, może jestem ślepa, a pewnie słonic mnie ogarnął. W każdym razie ona jest taka gęsta i no, smakuje jak ta śmietana właśnie z Meksykany, więc do jakichś takich dań typu właśnie tacos czy czegoś takiego to się idealnie nadaje. Okej, słuchajcie, kiedyś wam opowiadałam, że sushi ze względów zdrowotnych nie może jeść mięsa, a przynajmniej nie może jeść codziennie ani w dużych ilościach, bo choruje. Tak, sushi? Tak. I słuchajcie, zrobiłam próbę, zamówiłam wegańskie, bioorganiczne jedzenie dla psów. Myślę, że ta szansa ma, że ta operacja ma marne szanse na powodzenie. Ale zobaczymy, sushi. Ona, słuchajcie, ona wie, kojarzy kształt i ona wie, że to jest. Tak, wie, że to dla ciebie, ale nie wiem, czy ty będziesz zadowolona. No nic, zobaczymy, czy ty to w ogóle zjesz. Zrobimy test na żywo. No dobra, sushi, co ty na to? Puszka jest puszka. Wegańskie, nie wegańskie. Jest okej? Okay? Wygląda, że jest bardzo okej. Okay. Słuchajcie, myślałam, że ona tego nie zje, naprawdę. No dobra, już ci nie przeszkadzam, ona bardzo nie lubię, jak jej ktoś przeszkadza, jak ja, więc idę sobie. Powiedziałam Tomkowi, że dałam sushi wegańską puszkę. Bardzo się zmartwił. Biedny mi piesek, malutki. Nie martw się, pan cię uratuje, nie będzie ci tak źle. Nie martw się. Suszku, no. Pan cię pizzą nakarmi. Pan cię pizzą nakarmi, tak? Już weekend się zbliża, zaraz będziemy jeść pizzę. Ojojoj, jeszcze faworków ci dam dzisiaj. Jeszcze coś tam ci wymyślę, nie masz się, kabanosy są jeszcze, nie masz się do wszystko. Niedobre te faworki, dałam jej kawałek, to nawet nie zjadłam, tylko zakopała od razu. Gdyby wiedziała, że jej dasz wegańską puszkę, to by wiesz. Po puszce jej dała. Już na pewno to zjadła. Po puszce jej dała. No dobra, dawaj to mięso. Tak? Nie da się go dobrać znowu. Zobaczcie naszą ucztę, mamy tortillę. Tomek ma mięso w sosie pomidorowym, kukurydza. Sos pomidorowy, to jest taka śmietana, sos serowy, fasola, pomidor, czerwona cebula, awokado i kolendra. A pączkę? Przecież 8 ci kupiłem. Nie będę zjadać 8 pączków. Ja zjadłem 6. Co? 6. Dzisiaj pączku zjadłeś 6? No, a to jeszcze nie koniec dnia. A tam jest jeszcze, ja nie zjem już więcej pączków, może no jednego wiem. Jeszcze. Ale nie były dobre, ale nie były super świeże. Nie były, no. Powinny być ciepłe, a nie były jak kupowałem. Mm. Dobra. Zielonego. No awokado wpadło ci trochę. Nie! Rozmyśliło się! Sushi, ratuj! Nie marnuj mojego awokado. Po to mówiłam, żebyś wziął łyżkę, patrz. Łyżkę, łyżkę. Łyżkę z ryżkę. To na uszy i to na uszy. Kurde, kolendra nie znam, trzeba zwiędnąć. Trzeba zjeść. Bardzo śmieszne. Chorobcia. To się po prostu te zioła się nie trzymają tak długo. Nie. A co się u nas trzyma długo? Bonsai. Bonsai już, wiesz, już roczek będzie miał zaraz. Dogorywa. Tu jeszcze warzywa. Nie, to nie. A to nie chcesz spróbować, to ci wcześniej smakowało. Nie. A to? Też nawet nie spróbowałeś. Więc ci nic nie zrobię. I rozwaliłeś. Okej, okay, już jest wieczór, jak widać. Smyłam makijaż. Zrobiłam sobie maseczkę z Lasha. To jest Mask of Magna Minty. Ta, która pachnie jak czekoladki After Eight. I też jest bardzo fajna, bo jest taka oczyszczająca, ale też nawilżająca, nie ściąga tak bardzo skóry. I wyglądam jak Szrek. I zaraz idę się kąpać. I kończę tego vloga. Dzięki, że byliście ze mną. Dajcie kciuka w górę. Dajcie kciuka w górę. Lew, powiedz, żeby dali kciuka w górę. Kciuka w górę dajcie! Yeah.
Pizza, pizza, pizza. Dla lwa. Kciuka w górę dla lwa. Ja już uciekam, do zobaczenia w następnym vlogu. Aż Susi przybiegła zobaczyć, co się dzieje. Pa, pa.